Budynek został wybudowany w 1920 roku. Początkowo było tylko 5 mieszkań, potem 7. Mieszkania w bardzo małym standardzie, ogrzewanie piecowe, piece kaflowe, w kuchniach były piece na węgiel. Nie było łazienek, a ubikacje były wspólne. Na pierwszym piętrze był balkon i tam była ubikacja i na parterze była pod tym balkonem też ubikacja. Czyli korzystanie z ubikacji było, że tak powiem, wspólne. W 2015 roku zleciliśmy wykonanie projektu. Przystąpiło 5 firm. Firma wygrała z Tarnowa, firma Modulor. Następnie w 2017 złożyliśmy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego. Dostaliśmy pozytywnie zaopiniowany wniosek. Dostaliśmy dofinansowanie około 800 tysięcy złotych. I przeprowadziliśmy w 2017 roku przetarg nieograniczony. Oczywiście też startowało 5 firm. Wygrała firma z Jaworzna, Wodan, pan Banasik. Nie ma tu przedstawiciela, bo jest chory, ale mam nadzieję, że pani kierownik budowy dotrze. I przystąpiliśmy do realizacji zadania. Cykl inwestycji trwał naprawdę krótko, bo 18 miesięcy. Mieliśmy tu bardzo dużo problemów. Myślę, że jak ktoś miał doświadczenie z remontami jakichkolwiek budynków starych i bardzo starych, tak jak my, więc myślę, że możecie sobie Państwo zdawać, jakie tu były, no były problemy oczywiście. Wykonaliśmy bardzo dużą przebudowę, modernizację właściwie całego budynku. Ściana zewnętrzna, frontowa, ze względu na konserwatora nie jest ocieplona. Budynek jest pod opieką konserwatora, wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Cały budynek ma 430 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej, a ponad 550 powierzchni użytkowej. Budynek ma 11 lokali, było 7. Wyposażony jest w centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. Wszystkie instalacje oczywiście są nowe, elektryczna, teletechniczna, satelitarna, ogromowa. Monitoring jest oczywiście na parterze przy jednym, przy drugim wejściu i oczywiście na parterze klatki schodowej. Jak Państwo widzicie, są czujki na klatkach schodowych, energooszczędne światło. Jest również budynek, ma zabezpieczenie przeciwpożarowe, ma czujki oddymiana i klapę oddymiającą. Tak musiało być. Straż tak kazała, tak musieliśmy zrobić. I tak komendator. Pan komendant za bardzo czuwa. Całość inwestycji, my planowaliśmy inwestycje na poziomie 2 miliony prawie 200, ale po przetargach no, mamy pewną oszczędność, prawda? I całość inwestycji powinna nam się zamknąć w kwocie 1 830 000, gdzie dofinansowanie z Banku Gospodarstwa myślę, że będzie gdzieś na poziomie 750 tysięcy, ale to oczywiście teraz to wszystko musimy rozliczamy. Od jutra dzisiaj mamy pozwolenie na użytkowanie, jutro pozwolenie na użytkowanie będzie prawomocne i od jutra będzie zasiedlanie lokali. Jak Państwo zobaczycie, węzły sanitarne są też wyposażone. Myślę, że budynek jest naprawdę bardzo ładny. Piwnice są ładnie zrobione. No, myślę, że nie ma się do czego, że tak powiem, brzydko doczepić. Myślę tak, to tyle tak w skrócie. Mamy tu dwie rodziny. Myślę, że pan burmistrz symbolicznie, prawda, wręczy symbolicznie panią z górę. Od jutra panie przychodzą, jutro już jest zasiedlenie, umowy już czekają na panie. Proszę Państwa, jest tak symbolicznie, bez tej cięcia wstęgi, ale tak. To co najważniejsze, to klucze na ręce tutaj proszę może dla ciebie. Tak, pilnuj tych kluczy i no, tutaj również dla pani. Ja chciałem Państwu życzyć, żeby tutaj dobrze mieszkało i żeby
No już pierwsi sąsiedzi się poznali dzisiaj, tak, ale tego wam życzę, żeby tutaj fajne sąsiedztwo w tym bloku było, żeby on wam służył, no i też nam jak najdłużej. Także cieszę się bardzo, że wreszcie możecie państwo też w takich warunkach zamieszkać. To jest chyba dla nas wszystkich najważniejsze, że i piękny stary budynek udało nam się odrestaurować i przy okazji państwo znajdą tutaj swój dom. Jesteśmy w jednym z mieszkań na parterze, które zajmie pani Beata. Będzie mieć tutaj nieco ponad 40 metrów kwadratowych i zamieszka tu razem z mężem i synem. Na razie nie ma tutaj jeszcze mebli, ale już jutro będzie można się wprowadzać.